Siemaneczko, z tej strony Tolek i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Until Dawn na moim kanale. Dzisiaj bez zbędnego przedłużania zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Dobra, więc jesteśmy w domu i gramy bodajże Ash, tak? To jest Ash? Tak, Ashley, tak, czyli Ash. Ashley, tak? I idziemy do biblioteki sprawdzić, co się dzieje, ponieważ w ostatnim odcinku właśnie tablica nam powiedziała, żebyśmy zeszli do biblioteki. Czuż naprawdę się wystraszył podczas seansu? Tak, chciał pokazać, że wszystko było z nim okej, ale... Może nie powinniśmy wspominać o siostrach? No ale przecież po to tu wróciliśmy. Tak, ale urządzenie seansu to jednak co innego. Może przesadziliśmy? Kurde. No, raczej na pewno przesadziliście, nie? Chociaż no to... Coś tutaj jest ciekawego. Tak. No przecież nie ma prądu. Dziwne. No, bardzo dziwne. No, w sumie, no, co, duchy, tak? No to co? To nie jest ich wina ogólnie, nie? W ogóle sobie obczajemy, co to jest w tym domku. Ja pierdzielę! Wszystko okej? Tak, chyba tak. Spójrz. Co? Coś tam było za książkami. Guziczek. Co to jest? Jakiś przycisk? Na co tu komu przycisk? Dobre pytanie. Mam go wcisnąć? Do tego w sumie służą przyciski. Z jednej strony tak, ale zanim go wciśniemy, zobaczmy jeszcze, co tutaj jest ciekawego, bo może jest jakaś... Nie, nic nie ma. Okej, dobra, no to wciskamy. Zobaczymy, co się stanie. O, ściana się otwiera. Mózg eksploduje. Jesteśmy w jakimś filmie, czy co? Oby to była komedia romantyczna. Prosiła Shinktonów, to w końcu oni mają w domu tajne przejścia. Może nawet o tym nie wiedzieli, to bardzo stare miejsce. To co? Zaglądamy tam? Panie przodem. Nie. Tak, dzięki. Co za tchórz. Dobra, teraz przełączyliśmy się na Chrisa. O, jakaś kamerka tutaj jest. I karaluch, ja pierdolę, ble. Zdjęcie sióstr. O kurde. Zmieniona wskazówka, zdjęcie portretowe. Co znalazłeś? Dorwę je i spuszczę im krew jak prosiakom, a potem obedrę z tej jaśniutkiej skóry. Jebane 16 lat. Jebane 16 lat? A! Czekałem 16 lat na słodziutką Hanę i Bev. Ciekawe. Kurwa. No będziemy szczerzy z nią, nie będziemy oszukiwać. Dobra, aż. Nie chcę cię straszyć, ale... Spójrz na to. Co? Liz, co to jest? Myślę, że to właśnie o tym wspominała tablica. Wskazówka? A, to list. Pokaż go. To są pogróżki. Chris, robi się poważnie. Musimy znaleźć Josha. Teraz, już. No, musimy znaleźć Josha. Tylko gdzie jest Josh? O, co tutaj będzie ciekawego? Szczerość poszła do góry i wszystko inne spadło w dół. Szkoda. Aj, przepraszam, znowu to wcisnąłem. Ciekawe! Ciekawy mechanizm. Co to było? No drzwi się otworzyły, no co? O, jaka fajna maska. O, coś tutaj jest. Mam nadzieję, że nie dostanę zawału. Jeszcze zobaczę tutaj. O. Myślisz, że ktoś naprawdę polował na Hanę i Beth? Możliwe. Jeśli tak, to naprawdę strasznie posrane. No się ten świr. 4 godzina 21:17. Tak, ona próbuje wyprostować jakieś sprawy z rdzennymi ludami, czy coś w tym stylu. A, zła karma jest tu od bardzo dawna. Fajnie. Dobra, zobaczymy, co tutaj się wydarzy ciekawego. Powiem wam, że no naprawdę nie pamiętam i trochę się boję, nie będę ukrywał. Aha, tu jest wyjście, nie? Tu jest to wyjście. Drzwi zamknięte. Dobra. Pośpieszymy się, ziomek. Idziemy szybko, szybkim krokiem. Słuchaj, nie daje mi spokoju coś, co widziałem wcześniej sam. Czyli? Czyli? Taki plakat ze zdjęciem poszukiwanego, jak w westernach, wiesz? No i? Sam była pewna, że ktoś za nią łaził tam na dole. Czyli co, myślisz, że na tej górze jest z nami jakiś przestępca? Na automatycznej sekretarce, którą znalazłem, była nagrana wiadomość. Dzwonił jakiś sierżant i mówił coś o jakimś gościu, który właśnie wyszedł z więzienia.
i że nic nie dało się z tym zrobić. Co masz na myśli? To było jakby ostrzeżenie. Może to właśnie on grasował wcześniej w piwnicy. Co? W bibliotece, pamiętasz, pod parkietem. Było światło, więc mamy tego faceta, o którym mówiłem. Czekaj, jakiego faceta? Tego, który groził Washingtonom. Ale ona jest trochę tempa. Chce się zemścić i że chce puścić to miejsce z dymem. I znalazłem ten list od psychola. Chris, jeśli tak chcesz mi poprawić samopoczucie, to wiesz co? Jesteś zwolniony. Słyszałaś? To był Josh! To było z kuchni. Josh! Josh! Fuuu, nie rozkręca. Co się dzieje? Ashley! Zaraz! Cię! Wywal te drzwi. Ash! Ładnego sierpa ma. Ładnego ma sierpa, Cloud. Ciekawe. Czekajcie, się poprawię trochę na tym krześle moim. Okej, okay, jesteście teraz już bliżej. Dobra. Chodzi i szuka. O, jakieś baloniki przyjemne. O, pogadamy sobie. Co ciekawego tym razem mi powiesz? Na razie cisza. No. Pozwól, że pokażę ci zdjęcia osób, które udało ci się poznać. A dziękuję. Proszę. No, a więc. Może wcale nie lubisz ich tak bardzo, jak to pokazujesz. Cóż, to jest ćwiczenie na szczerość. Powiedz, którą osobę z każdej pary najbardziej lubisz? Twoja odpowiedź jest naprawdę bardzo ważna. Dobra. Josh, Sam. No wolimy Sam, tak? Dalej. Oczywiście, że Matt, bo Emily nie znosimy. Bo jest głupy jak but. No tutaj jedno i drugie lubię, no ale wezmę Chrisa. Dobra. Jessica, Mike. No wolę Mike'a mimo wszystko, jest o wiele lepszy. Nie wiem, ten wzrok był bardzo dziwny. Oczywiście Josh. Okej. Okay. Jessica, Ashley. No wolimy Ashley mimo wszystko. Kujonice wolimy. No. Powiedz mi, kogo najbardziej nie lubisz w tej swojej grze, którą tak gorliwie prowadzisz? No, Emily. Nie znoszę jej. Trochę za ostra jak na twój gust. Ci, którym brakuje pewności, na ogół zachowują się, jakby mieli jej sporo za dużo. Przemyśl to. Czy to czasem nie jest tak jak z tobą? Ach, o, czas się skończył. Skończył nam się czas. To co, do zobaczenia. No do zobaczenia, tym razem mnie kurwa nie przestraszyłeś. Chociaż raz. Nie jebnąłeś mi w stół i tym podobne. W poprzednim odcinku Until Dawn. Patrzymy. Trzymaj się! Interesujemy się pewnym mężczyzną, ale nie udało nam się na razie ustalić jego miejsca pobytu. Możliwe, że coś go łączy z rodziną Washingtonów. Przestrzegał ich przed osiedleniem się na górze. Utrzymywał, że to święta ziemia jego przodków. Może była. S. I? O. S. Siostra? Spytaj, czy ja siostra. Josh, to musi być... Która z nich w takim razie? Biegnij! No, Jess najgorzej skończyła. No, oni też w sumie za fajnie nie skończyli, bo po ryju dostał.
Ładnego musiał mieć sierpa, nie? No jak wziął, rypnął i... Chodź tu. Mam siaczkę. Zobaczymy. Może więc i z tobą sobie poradzę. No niestety nie. Posrałbym się normalnie, nie? Lojalność. O! Aktualizacja statusu. Co tutaj się wydarzyło? O, Josh do góry poszedł, to dziwo. No, bierz strzelbę i biegniemy. Dobra, ty biegnij za nią. Okej, no. Zaryzykuj skrót, dobra. No skacz, skacz ziomek, dawaj kolego, dawaj szybko. Cześć, Jessica! Jessica! Kuźwa, teraz turendy. No, ona jest tutaj, no. Ty weź tam, zobacz co ją ciągnie, a nie! Zamiast strzelać czy coś, aż kurde trochę strach. Kurwa, no, zeskocz! Dobra, udało się, super. Rambo, dawaj, biegnij szybko! Musimy twoją ukochaną uratować. Ciekawe, czy się uda w ogóle. Ło, no, obciąża. Uff, dobra. U Jezu. Ale obciera, nie? Okej, okay, teraz kurde. No, zajebiście. Skacz. I teraz, co będzie trzeba wcisnąć? Kółko. Super. Trójkąt, dobra. Biegnij za nią, stary, biegnij za nią, szybko! Zaryzykuj skrót. Dobra. A ten skrót trochę na mnie poszedł. No Majki, dawaj, szybko, kurde. Mam nadzieję, że dobre wybrałem tutaj, kurczę, opcje, żeby ona nie zginęła. Wiesz, dawaj, szybko, nie ma czasu. Dawaj, Majki, dawaj, szybko, o Boże, ej, wiecie, tak przeżywam to wszystko teraz. Dawaj, o. Dobra, nie ma co się zastanawiać, tylko biec za nią. Już biegniemy za tobą. Ty weź się, chłopie, pośpiesz trochę, nie? No, jakieś gadania są. Biegnij za nią, szybko, kurwa, ja to bym się nie zastanawiał chwili, tylko bym biegł za nią. Biegnę ci pomóc. Dawaj szybko, chłopie! Nie! O Boże! Nie! Chwila, efekt motyla był. Co tutaj na ratunek? Jest! Spogłem Majka za Jess, powiodła się! Chyba przeżyła! Żyje! Tak! Udało się nam! Wszystko okej? Pomóż! No weź ją szybko! No to jej kurwa pomogliśmy. Co jest kurwa? Z
Co tam widzimy? Chyba trafiliśmy, chociaż wątpię. Ja pierdzielę, ale się działo. Powiem wam, że mówię, no naprawdę tak przeżywam to wszystko, szybko. Szybko wbijamy za nim. I co będzie trzeba wcisnąć? Kółko, Jezus, fart. Dobra. Dawaj. Jezu, ale na obciarze to robię, uwierzcie mi. Skocz. Dobra. Kurwa mać. Uff, dobrze, że przeżył. Dobra, weźmy to ostrożnie, zróbmy jednak. Dobra, kółeczko. Dobra. To, powiem wam tak, to wszystko przez to, że się tak denerwuję i się tak śpieszę bardzo. Wspinaj się, dobra. Okej. Udało się, okej. Dobra. Tym razem nie spadł, więc jest git. Oho, ale fart! W ostatniej chwili wcisnąłem kwadrat, nie? O kurwa! Tam jest! Biegnij za nim. No ja mimo wszystko bym to wziął. Udało się. Dobra. Odpal ładnie. Odpal i idziemy z dziadem. Okej. Odcinek pełen emocji, naprawdę. Ale najważniejsze jest to, że udało nam się uratować Jess. Przeżyła, więc idziemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o challenge. Oj tak, o kurwa stary, ja cię rozumiem. Ciekawe co to za miejsce, bo już nie pamiętam jak ona się nazywała. O, Chris się obudził chyba. O, ładnie dostał w czambo. Dobra stary, ty się nie rozglądaj, tylko dawaj, lecimy za nią, szukamy jej. Poczekaj, coś tu było? A tutaj coś jest. Krew. I portfelik. Ash! No, Ash nie ma. Dobrze. Bardzo niedobrze. Coś tutaj będzie ciekawego? Może jakiś totem? Albo coś? Coś będzie? Nie, nic nie ma. Dobra, ziom, idziemy szukać ją. Ona pewnie będzie, z tego co pamiętam, chyba na dworze. Tylko jeszcze zanim pójdziemy, to sobie zerkniemy tutaj co jest. Chyba, że... Nie, dobra, pójdziemy tam jeszcze zobaczyć. Może coś ciekawego dla nas będzie. Ale z tego co widzę, to tracimy czas tylko i nie ma nic. Okej, czyli wychodzimy na zewnątrz. To są chyba drzwi na zewnątrz albo do innego pokoju, już nie pamiętam, wiecie? Skurwa! Ja pierdolę. Kruk jakiś czy coś. Krew. No miejmy nadzieję, że to nie Jess. Jess miał już, że nie Ash. Ash! Dobra. Idziemy jej szukać.
Okej, dobra. Mam nadzieję, że nie pominąłem po drodze żadnego totemu. Jak pominąłem, to napiszcie w komentarzach. Idziemy za krwią. Ashley! Tej krwi trochę... Jestem to, Ashley! Chwilka. Idziemy za tą krwią. Jezus. Kurwa, ja pierdolę. Co to ma być? Ja pierdolę. Kto to tu postawił? Ale się zląkłem, ja jebie. Dramat. O, totem. Ja pierdolę. Sorry, zacięty język, ale normalnie zawału dostałem, kurwa, w tym momencie. Totem śmierci. Ktoś zginie, jeżeli źle pokierujemy grą. A to co to jest? A, to ta głowa świniaka. Ach, cholera. Ja pierdolę, ale zawał. Po co ja tędy szedłem za tą krwią? Ja pierdzielę, normalnie serducho mi tak bije. Idź, stary. Nie... Mam nadzieję, że już nic nam nie wyskoczy. Bo inaczej wezmę, padnę, nie? A jeszcze mnie ten Outlast czeka. Bo ostatnio miałem lekkie problemy techniczne, jeżeli chodzi o Outlasta, więc nie nagrywałem go. Ale sądzę, że w tym tygodniu go nagram i już się boję, jeżeli mnie coś takiego przestraszyło, to coś czuję, że zawał jest murowany, jeżeli chodzi o mnie, nie? Kurwa. Coś tutaj wisiało dziwnego, nie chcę wiedzieć, co to było. Tak szok, że on tego nie zauważył. A, może... A, to coś takiego pewnie wisiało. Zobaczmy, co to jeszcze jest. Tutaj nic już nie będzie, wejdziemy do tej chatki. Okej. Okay. O, coś słyszę. Ashley! O. O kurde. Chris, jesteś tam? Witajcie. I dziękuję, że dołączyliście. Przeprowadzimy dziś mały eksperyment. Rodzaj testu. Aby się powiódł, będę potrzebował współpracy obu obiektów testowych. Coś jak piła. I Ashley. Że co? O mój Boże. Ale będziemy potrzebowali jeszcze jednego uczestnika, żeby pomógł zdecydować, który z obiektów przeżyje. No nie, tylko nie to. O Boże, Chris! Wyciągnij nas stąd! Proszę! Proszę, zabrałem o spokój. Reguły są proste. Christopherze, dokładnie na wprost ciebie znajduje się dźwignia. Musisz tylko wybrać, kogo chcesz ocalić. O nie! O nie! Błagam! Kurwa! Kurwa! Nie! Nie można! Okej, wszystko będzie w porządku. Wyjdziemy z tego. A, stary! Człowieku! Nic nie rób, trzeba to przemyśleć! Ja nie chcę tutaj umierać! Chodź, dajcie mi chwilę. Dajcie się skupić. Kurwa. A można w ogóle nic nie robić? Chyba nie. Czekajcie, poczekajmy chwilę, spróbujmy nic nie robić. Zobaczymy, czy to ruszy, czy nie. Nie, to chyba tak nie działa. Boże, kogo tu uratować? Josha czy... No Ashley, bo... Ale kurde... No dobra, wybierzemy Ashley mimo wszystko, mimo że... No to jest jego kobitka, nie? Się zakochał w niej. Dobra, uratujemy Ashley. Ashley, wyciągnę cię stąd, nie pozwolę ci zginąć! Dziękuję! Błagam, dziękuję! To jest jakiś obłęd! Szaleństwo! Jak chcę się obudzić! Chris, błagam! Niestety! Boże! Postanowiłeś ocalić Ashley. Nie! Jesteśmy przyjaciółmi! Przepraszam! Co mi zrobisz? Szaleństwo! Nie! Jezda, nie możesz tego zrobić! Zrobiłem! Ja pierdzielę! Wyciągnij nas stąd!
patrz, Ashley! Nie, nie czemu patrz. Mam nie patrzeć? Chris powie, że nic mu nie jest, błaga! Ale Rzesia! Już się uwalniasz, już! Przestań, proszę. Już, musimy cię uwalić. Musimy uciekać. Nie! Musimy iść, okej? Ja pierniczę. Chris! Ashley! Krew? Ash, czy ja to krew? Wszystko okej? Okay? Chris, co się stało? Josh, no co z Joshem? Mów! Że co? W naszych oczach. O czym ty mówisz? Jest jakiś psychol. Psychol? O mój Boże, musimy się stąd wynosić. Nie rozumiem, co się stało? To jest psychol. To była piła i miał przeżyć ona, bo aż przecięła go i wypluła mu wszystkie plaki. Co? Chris, o czym ty mówisz? Zabiłem go. Chwila, Chris. To jest moja wina, ma. Jezu, to jakieś szaleństwo. Musimy wezwać pomoc. Przecięła go na pół. Jakoś to ogarniemy. Spokojnie. No już go nie połączy się. Powinniśmy poszukać reszty. Mike i Jess poszli się bzykać, cholera wie gdzie. Sam też wzięła. To jest w schronisku. Okej, okay. Masz rację. Słuchajcie, trzeba wszystkich zebrać, bo w okolicy kręci się psychopata i coś z tym trzeba zrobić. Co, będziemy czekać, aż nas wyrżnie? Ale co z... Długo chcesz dyskutować? Chodźmy już. Okej, okay, lecimy chyba, nie? Ale rzeźnia, ja pierdzielę. O, analityk. Aktualizacja statusu, co ciekawego jest? Aha, nic w sumie. O, clown. On jest psychiczny. No, witam. Siema. Napięta atmosfera tam u ciebie. Czy wszystko układa się tak, jak chcesz? Wszystko gra. Wszystko gra. Rozumiem. Uważasz, że ci biedni ludzie dostają to, na co zasłużyli? No nie. Kim jesteś? Próbuję ci pomóc. Ta gra, którą toczysz, wiesz, że nie przynosi nic dobrego ani tobie, ani innym. To jak pogrywasz, nie świadczy dobrze o twojej dobroczynności. No. Tak trochę. Taka melodyjka tam gra fajna, przyjemna taka. Co tu na tym stole leży? Jak długo jeszcze planujesz przeciągać tę całą żałosną szopkę? Pierdola. No, przerażasz mnie. Naprawdę wierzysz, że jestem prawdziwy? Nie istniejesz. A, i właśnie to jest cały twój problem. Czy potrafisz odróżnić rzeczywistość od fikcji? No ja potrafię. No, ja bym się z tobą kłócił. Nie wolno tak straszyć młodych ludzi. W poprzednim odcinku, dobra. Oglądamy ludziska, bo się działo. A to co znowu? Jest wiele możliwości. Żadna nie jest fajna. Ej, weź przestań. Oto nasz bilet do Królestwa Duchów. Nie, dość już strachów na dziś. W mojej kryształowej kuli majaczy wanna z gorącą wodą. Miłej zabawy. Ciałki. Proszę, Jessica! O mój Boże! O mój Boże! O kurwa!
interesujemy się pewnym mężczyzną, ale nie udało nam się na razie ustalić jego miejsca pobytu. Wiesz, na górze jest jeszcze to opuszczone sanatorium. Czy może się tam ukrywać? Strach. Piąty rozdział. Jezu. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Aha, to jest sanatorium. Tylko, że jakieś opuszczałe, zepsute. No, jakie wilczki przyjemne, fajne. No dobra. Zobaczmy, co tu mamy. No, masz tą lampę. No, też go musi boleć po tym upadku z wysoka przeze mnie. No dobra, okej. Okay. No to co, kochani? Aha, szczerość, dobroczynę, wszystko poszło... Ale odwaga poszła jak do góry. Romantyzm też spadł. Ciekawość spadła. A co z jazz? Jazz nic. Ale okej, okay, dobra, ludziska. Dzięki wielkie, że obejrzeliście. Idziemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o challenge, ponieważ jazz przeżyła. Jazz przeżyła, więc jest super. No i co? No jeżeli wam się podobało, to zapraszam do zostawienia lajka, komentarza oraz subskrypcji, żeby być na bieżąco. Sorki. Późna pora, to już mi się myli troszkę. A więc jeszcze raz wielkie dzięki. No i co? Trzymajcie się, kochani. Do następnego odcinka. Siema.